unikamy dla zdrowia, jak to się mówi, ale taka jest prawda. Udowodnić sobie coś może, spróbować czegoś nowego i nie wiem, jakąś taką wewnętrzną satysfakcję spełnić. Biegłem 6 lat temu pierwszy raz, nie miałem doświadczenia, a teraz chcę po prostu powtórzyć ten wyczyn. Ja tu udział od pierwszej edycji, więc jak już zrobimy serię 14 razy, no to co roku trzeba się sprawdzić w życiu. No co, no wracamy, bo no przyciąga nas szum morza, super atmosfera, przepiękne okoliczności przyrody. Biegamy, bo chcemy, biegamy, bo lubimy. Spotykamy się towarzysko, spotykamy znajomych, cieszymy się biegiem. No, same plusy. No śmieję, jak żyję, to muszę biegać. Wszystkich tutaj zapraszam, chociaż wszyscy mówią, że to piasek, tam ciężko, Jak jest morze przed oczami, to co to może być ciężko? Nie mam pojęcia, dlaczego sobie to robię po raz drugi, chociaż powiedziałam 2 lata temu, że nigdy więcej nie wystartuję na plaży, a na pewno nie maraton. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że robi mi to coś dobrego z głową, bo inaczej byłoby kiepsko. Życzę, żeby ten kolejny maraton również był ciężkim, ale satysfakcjonującym przeżyciem. Jeden! I wystartowali! Wielkie brawa! Jesteśmy w Jastarni, byliśmy na starcie, teraz już jesteśmy na mecie. 14 maraton brzegiem morza, a 9 edycja półmaratonu. Czekamy na ostatnich już półmaratończyków i spodziewamy się za chwileczkę przywitać wielkimi brawami pierwszego maratończyka. Super, bardzo fajna impreza. Dosyć twardy piach, także nie było tak źle. Neptun dopomógł, chociaż zdałem go kilkakrotnie. Coś dzisiaj było porne, ale pomaga. Przy powrocie super ekstra, wiatr w plecy, bardzo przyjemnie, widoki piękne, wielkie kibice brawa, na każdym kroku pomagali. Piękny wiatr w plecy, a jak był wiatr w buzie, schowałam się za fajnego kolegę, który pięknie prowadził, także dziękuję mu. Chociaż jest ciężko, ale naprawdę wspaniale. Maraton brzegiem morza, 9 bałtycki półmaraton brzegiem morza, a także 13 bałtycki bieg dzieci brzegiem morza uważamy już za zamknięty. Do zobaczenia za rok.